Drodzy kochani, ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat modlitwy, śpiewania, jak to polepsza nasze zdrowie, ponieważ modlitwa jest to łączenie się z najwyższą osobą Boga. Jeżeli dana osoba jest pokorna w momencie robienia modlitwy lub petycji do najwyższej osoby Boga, bo niektórzy ludzie mają petycję z czymś, żeby ktoś wyzdrowiał, żeby poszły dobrze egzaminy, żeby ewentualnie coś się dobrego wydarzyło w naszym życiu. Także jeżeli mamy tą pokorę i modlimy się do Boga o to, co rzeczywiście chcemy osiągnąć, czy ewentualnie modlimy się z tendencji samej modlitwy, połączenia się z absolutem, to jest to dla Was, drodzy kochani, dobre i zdrowe, ponieważ to powoduje pewnie fazę oddychania, która jest dobra dla nas, jak również śpiewanie. Śpiewanie dobrych pieśni, spokojnych pieśni, nieagresywnych, powoduje, drodzy kochani, lepsze oddychanie. Ja z rana śpiewam odpowiedni bhajan. Już osoby, które mnie znają, czy osoby, które ze mną mieszkały, jak Paulina, wiedzą, że z rana właśnie medytuję śpiewając. I co to śpiewanie daje? Drodzy kochani, śpiewanie z rana to jest najzdrowszy system na polepszenie się wentylacji naszych płuc, a w ogóle wentylacji naszego organizmu przez płuca, przez naszą buzię. Wydalenie dużej ilości gazów, które nie są potrzebne w naszym organizmie, jak również śpiewanie daje nam dobry humor na cały dzień, polepsza nam krążenie krwi. Jednym słowem, śpiewanie z rana jest najlepszym takim ćwiczeniem dla naszego całego organizmu, który poprawia lepszą cyrkulację, mamy lepsze samopoczucie, lepszy humor. To właśnie robi śpiewanie z rana. A jeszcze jeżeli oprócz tego są to odpowiednie mantry, odpowiednie sylaby, które wypowiadamy, no to wówczas te mantry, które śpiewamy, powodują odpowiednią wibrację naszych neuronów, naszych membran w mózgu, które posiadamy, każdy z nas posiada. Tym więcej powiększa się nasza inteligencja, jeżeli wypowiadamy odpowiednie mantry, śpiewając lub wypowiadając je z rana. Dlatego polecam jak najbardziej intonowanie mantr z rana dla osób, które interesują się jogą, dla osób, które się wcale nie interesują jogą, które nie mają z jogą nic wspólnego. Polecam śpiewanie choćby jakichkolwiek pieśni, spokojnych, relaksujących pieśni z rana właśnie. I to spowoduje nie tylko polepszenie się waszego humoru, ale również polepszy się wentylacja waszych płuc. Także jeżeli jest to modlitwa z rana, jeżeli jest to intonowanie mantr właśnie z rana, te wibracje, na przykład jak mantra Hare Krishna, którą intonują ludzie, którzy się interesują bhakti jogą, ta mantra powoduje, jej wibracja powoduje otwieranie się naszych neuronów tym właśnie systemem pobudza do działania nasze szare komórki. Także osoba, która mantruje regularnie, osoba, która medytuje regularnie, jej inteligencja będzie pobudzona, neurony będą pobudzone i właśnie będzie pracować na wyższych wibracjach mózgowych. Wibracja po prostu będzie o wiele wyższa jak u normalnych osób. Ja dodam, że intonowanie mantr najlepiej to z rana, ponieważ jest najwyższe wysycenie praną właśnie w atmosferze. I jeżeli osoba medytuje właśnie z rana, to uzyska właśnie tą energię, tą pranę, tą energię, która jest w atmosferze. Ta energia wejdzie w nasze ciało i da nam wigor, da nam siłę na przejście całego dnia. To właśnie o tym chciałem Wam omówić, ponieważ modlitwa, tak jak śpiewanie z rana, to jest wszystko bardzo pozytywne zjawisko. I jak również przed pójściem spać można też śpiewać mantry, intonować mantry. To również spowoduje u Was, drodzy kochani, spokojny, zrównoważony sen. To by było na tyle. Zapraszam Was, drodzy kochani, do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić nasze aronity, podpromienniki mineralne. Każdy może zakupić coś dla siebie. Dziękuję za uwagę i do widzenia.